Yo, siemanko, zanim do odcinka przejdziemy, to szybkie ogłoszenie parafialne. Jutro na Discordzie Intela odpalamy sobie streamka o godzinie 19:00, środa, dla jasności, jeżeli ktoś to ogląda w jakiś inny dzień, środa, 19 czerwca, godzina 19:00, link do Discorda Intela w opisie i tam sobie pooceniamy Wasze komputery. To jest też moje, mam nadzieję, wracanie do regularnego streamowania na kanale właśnie takiego kontentu, a to będzie kontent właśnie na Discordzie Intela, a to będzie content też na naszym technokratycznym Discordzie. Wydaje mi się, że tego drugiego będzie więcej, no bo raczej tutaj jest dużo twórców na samym Discordzie Intela, a znaczy no jestem ja i Czuga. No i jest jeszcze Chip, a więc nie jest może nas jakoś dużo, ale będzie dużo gości, będą specjaliści, będą producenci, jacyś technicy od Intela, więc tam będzie masę takich tematycznych streamów, a ja w międzyczasie będę robił tam takie właśnie streamy luźne z oceniania komputerów, z pogadanek i z obczajania zestawów, z jakichś takich newsowych rzeczy, a jednocześnie na moim kanale mam nadzieję, że też regularnie te streamy będę odpalał, jeżeli chodzi o właśnie ocenianie Waszych zestawów na Discordzie technokratycznym. Link do Discorda Intelowego macie w opisie i już nie przedłużam, teraz przejdziemy w końcu do odcinka. Dzięki, miłego oglądania. Yo, siemanko, ja jestem Benek i witam Was w kolejnym TechNiusie, a właściwie TechNiusach, bo dzisiaj przygotowałem zasadniczo trzy różne. Pierwsze to o Ryzenach, drugie o kartach graficznych, jakie to są najpopularniejsze, a trzecie o kartach graficznych w procesorach ARM, które to rzekomo mają zagrozić rynkom komputerów no takich klasycznych na Intelu i AMD. Ciężko stwierdzić, jak je nazywać, bo nie mówimy tutaj tylko o PC-tach, też o laptopach. Czy laptop to też PC? Te definicje są tak rozmyte, że ciężko stwierdzić, więc możecie rzucać swoje. O, wrzućcie swoje pomysły na definicję. Czym jest PC, czym jest laptop, czym jest, nie wiem, jak będzie się nazywał laptop, czy laptop na ARM-ie to nadal laptop, jak rozróżnić laptopa na ARM-ie od laptopa na x86, co jeżeli do PC-ów wejdą ARM. Dobra, to jest nieważne w tym momencie, może za chwilę o tym podyskutujemy, jak przejdziemy do tego newsa, ale zaczynamy od Ryzenów serii 9000 i Ryzenów AI300, czyli mobilnych Ryzenów, no i oczywiście Ryzenów 9000, na które wydaje mi się wszyscy czekają z tego względu, żeby zobaczyć, co to w końcu jest. Może niekoniecznie, żeby się rzucić do kupowania, bo tak jak już Wam mówiłem w ostatnich kilku newsach, one nie wypadną szczególnie dobrze na tle ostatnich Ryzenów, to będzie raczej marginalny wzrost. No jestem ciekawy, co one wniosą, bo mam cały czas takie wrażenie, że to równie dobrze mogłyby się nazywać Ryzeny 7000 Refresh, jeżeli chodzi o wzrost wydajności. Natomiast jak koniec końców to wypadnie, ciężko stwierdzić, może jednak te procki zaskoczą i wzrosty będą srogie, chociaż skoro samo AMD mówi, że w grach nadal procesory 7000 z pamięciami X3D będą rządzić, no to wydaje mi się, że te wzrosty nie będą jakieś duże, natomiast mają być ceny całkiem atrakcyjne, więc jeżeli ktoś czeka, jeżeli będzie ktoś składał jakiegoś nowego kompa, nie zależy mu tak za bardzo na wydajności w grach, to może gdzieś na te procesory czeka, więc pytanie, kiedy będzie można je kupić. I jeden ze sklepów się wysprzęglił, zagraniczny, w sumie nawet nie wiem z jakiego kraju, natomiast sądząc po języku z jakiegoś anglosaskiego kraju i anglosaskiego, ciężko stwierdzić jak ja, bo generalnie żyjemy w kulturze. Dobra, nieistotne, nieważne. I kiedy seria 9000? Na pewno 9950X to jest 31 lipca, więc te procesory miały zadebiutować w lipcu i faktycznie w lipcu zadebiutują. Natomiast pytanie, czy wszystkie, czy zadebiutuje tylko Ryzen 9, najwydajniejszy? Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, że one mają zadebiutować ostatniego lipca, więc równie dobrze można byłoby mówić, że będą w sierpniu, bo to może być nawet przedsprzedaż i de facto dostawy będą dopiero w sierpniu tych procesorów, tak czy inaczej. Jeżeli by AMD jakoś to mocno rozłożyło w czasie, no mogą to rozłożyć, że tydzień po tygodniu, coś jak Nvidia zrobiła z RTX-ami serii 4000, serii Super, gdzie tydzień po tygodniu debiutowały te karty, Natomiast jeżeli by to rozłożyli tydzień po tygodniu, no to ostatni procesor, czyli podejrzewam, że Ryzen 7 miałby premierę już pod koniec sierpnia, gdzie za miesiąc mielibyśmy już premierę procesorów z pamięciami X3D, więc nie wiem, trochę mi się to kupy nie trzyma, więc jeżeli zadebiutują wszystkie naraz, to według mnie ma to jakiś sens, jest to jak najbardziej coś, co faktycznie mogłoby się wydarzyć. Natomiast no późny debiut, ale no dobra, jak ktoś czeka, to będziemy czekać. Zobaczymy kiedy recenzję, pewnie 30-31, o ile to jest prawdziwa data, bo może to być tak, że to niekoniecznie jest prawdziwa data. A kiedy laptopy, tu wydaje mi się, że zainteresowanych jest znacznie mniej. Ryzeny AI300, nazwa z dupy, by the way, ale już o tym sobie kiedyś mówiliśmy, że te procesory są fikołkiem logicznym AMD, jeżeli chodzi o nazewnictwo, ale z drugiej strony nazewnictwo rzecz bardzo, bardzo indywidualna, więc producenci mogą sobie wymyślać, jakie chcą nazwy, na przykład każda kolejna generacja może się nazywać zupełnie inaczej, ale coś czuję, że zbiorą pokłosia tego nazewnictwa i jeżeli ludzie przestaną się orientować, zacznie ich to denerwować, no to może to się na nich źle odbić, więc myślę, że z tego też sobie zdają sprawę. 2 tygodnie wcześniej zadebiutują, lekko ponad, bo 15 lipca rzekomo mają zadebiutować te procesory w laptopach. Też ciekawe, co to będzie. Mobilne karty graficzne AMD wyglądają bardzo fajnie, bardzo obiecująco. Pytanie, jakie będą zaimplementowane w tych procesorach. W przeciwieństwie do mobilnych kart graficznych w procesorach ARM, one wyglądają tragicznie, ale sobie o tym zaraz powiemy, a wcześniej powiemy sobie jeszcze o desktopowych kartach graficznych, ponieważ tutaj no, dominacja Nvidia jest absolutna. Jakby w sensie tutaj jakby no... Co ja Wam mogę powiedzieć? RTX 4090, czyli ta obrzydliwie droga karta graficzna, nikt tego nie kupuje, bo to w piźdu kosztuje i w ogóle to po co tyle płacić, jest popularniejsza niż najpopularniejsza karta AMD. To pokazuje jakąś skalę, gigantyczną skalę przewagi Nvidia, która ma aż 76% rynku, no według Steama. Oczywiście jest to jakieś tam przybliżenie, ale mówimy tutaj o rynku gamingowym, czyli tym, który jest bliżej nas. Ludzie, którzy grają, którzy posiadają Steama i którzy biorą udział w tej ankiecie, więc mówimy poniekąd o graczach, chociaż bardzo dużym udziałem tych kart graficznych są karty mobilne, bo na top 20 kart graficznych przypada, jeżeli chodzi o mobilne karty graficzne, to co jest jedyna pozycja AMD, 2,21% na 16 miejscu i to są mobilne układy AMD, które de facto może niestety, znaczy stety albo niestety podbijać fakt, że wszystkie mobilne, że większość, bo jest MSI Claw, które jest na procesorach Intela, no ale wszystkie te Steam Decki, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go i tak dalej, to są konsole na procesorach AMD Z1 Extreme, które mają mobilną kartę graficzną i która to de facto liczy się do tej statystyki, więc w komputerach tych kart może być jeszcze mniej, tylko podejrzewam, że właśnie handheldy podbijają tą statystykę do aż takiego wyniku. Karty Intela, jakby AMD ma 15% w ogóle w udziałach Steama, Intel ma 7% w udziale, jeżeli chodzi o karty graficzne Steama, natomiast to wszystko są mobilne i to stare, zintegrowane układy graficzne. Intel Arców próżno szukać, ale to mnie akurat jakoś niespecjalnie dziwi, bardzo niszowy produkt. Nie było ich w ogóle jakoś dużo na rynku, a co dopiero jeżeli chodzi o osiągnięcie jakiejkolwiek popularności, więc zupełnie mnie to nie dziwi, a tak to wszystko absolutnie zdominowane przez Nvidia i nie ma tutaj w top 20 RTX-a 4090, on jest gdzieś poniżej, niestety nie mamy, ja nie mam tutaj tej tabeli w całości, więc on jest gdzieś tam nisko, a jeszcze pod nim są RX-y i to najpopularniejszy RX to jest RX 580, karta bodajże z 2016, 19, 16 chyba, 16, bo to była karta na pierwszy kryzys GPU, czyli tak, 2017 rok. 2017 rok, jeżeli chodzi o RX-a 580. Jeżeli chodzi o Nvidia, też rządzą karty starsze, bo to jest 3060 najpopularniejsza, 1650 na drugim miejscu, 3060 Ti na trzecim, 2060, 3070, 1060 na miejscu szóstym, więc też karta z 2017 de facto poniekąd rywal RX-a właśnie 580. Także rządzą raczej, ale tutaj 9., 10. miejsce, 9. w ogóle miejsce 4060 laptopowa i 4060 desktopowa. 4070, 12. miejsce, karty serii 70 historycznie właśnie bardzo, bardzo wysoko w tym zestawieniu Steama były, więc no absolutna dominacja Nvidii. Nie cieszy mnie to ani troszeczkę, wolałbym większą pluralizację tego podziału, natomiast no sztucznie jej nie wywołamy. Tutaj AMD i Intel muszą spinać poślady i stworzyć takie produkty, żeby one się tu dostały. I jak widać, trzeba nie tworzyć topowy produkt, tylko trzeba stworzyć dobrze wyceniony, tani produkt. No i też przebić się w tej świadomości, bo jednak Nvidia wryła się tak w świadomość ludzi, że wiecie, my tutaj na kanałach technologicznych, co nieraz powtarzam, i jesteśmy w bańce, która gdzieś tam kupuje jakieś układy, które przelicza każdy FPS na dolara i tak dalej. Są ludzie, którzy wchodzą do sklepu, bierą pierwsze, lepsze z brzegu i mówi, bierę to, to jest moje, to będę na tym grał i Nvidia, tak, Intel, tak, okej, dobra, biorę, nie? Jakby nie zastanawiałem się nad w ogóle kwestią tego, czy na przykład jakiś RX byłby bardziej opłacalny, a co dopiero, czy jakiś Intel Arc byłby bardziej opłacalny, a w pewnym momencie przecież Arc A750 moim zdaniem był jedną z najbardziej opłacalnych kart graficznych. Był taki moment, że ona kosztowała jakieś 750 zł na promocji. Kurde, zarąbista karta za te pieniądze. A propos jeszcze kart graficznych, na zakończenie, jakby ktoś się martwił o klasyczne procesory, czy ARM-y ich wyprą, no, z gamingu na pewno nie. Natomiast już kiedyś Wam robiłem newsa, że jeżeli chodzi o komputery osobiste, abstrahując od klas, czy to jest PC, czy to jest laptop, no to jednak... właśnie nie abstrahując od klas, tylko właśnie dzieląc na te klasy, to tutaj laptopów się sprzedaje dużo, dużo więcej niż PC-ów. 70% rynku to są laptopy, pozostałe to są PC-ty, tak plus minus oczywiście mówię, więc de facto no i jeszcze z tych 70% laptopy gamingowe to też nie jest nawet, podejrzewam, połowa. Tej statystyki zupełnie niestety nie mam, ale stawiam, że nawet, nie wiem, 10% czy 20% z tych 70% to są laptopy gamingowe. Reszta to są wszelkiego rodzaju laptopy zwyczajne, biurowe, biznesowe, ultrabooki i tak dalej, natomiast no... aha, no bo teraz puentuję za szybko, zanim powiedziałem, że grafika w nowych procesorach Qualcomma jest gówniana. Pozwala osiągnąć na ustawieniach low w 1080p 34 klatki w Cyberpunku. To jest słabo. Może z kolejnymi generacjami będzie lepiej, więc w gamingu tutaj na razie zagrożenia nie ma, bo takie integry, nawet integry w ultrabookach czy w smukłych laptopach od Intela i AMD, no AMD tą 800, oni teraz 860 czy 890 będą wypuszczać, teraz mają chyba 790, 760M, nie pamiętam czy to jest 60 czy 90, natomiast to już jest bardzo fajna taka, powiedzmy, że integra. U Intela też te integry są mocniejsze od tego, co prezentują te karty i to tak znacznie. Karty w procesorach ARM, czy też karta w procesorach ARM Adreno. Natomiast tutaj, jeżeli w gamingu miałoby... Aha, no i teraz miała być puenta taka, że generalnie gamingowym urządzeniom może nie zagrożą te ARM-y w żaden sposób z tak słabą kartą graficzną, bo to troszeczkę tak, jakby nagle MacBooki miały stać się konkurencją dla propozycji Intela, AMD, Nvidii. Nie sądzę, żeby tak się stało w najbliższym czasie, chociaż Apple w ten gaming idzie mocno, no i na pewno Apple'owi już samemu idzie nawet lepiej od Qualcomma, natomiast u Qualcomma jest to pierwsza generacja, więc tutaj dajemy jakiś kredyt zaufania, zobaczymy co zrobią w kolejnych latach, no ale w 5 lat chcieliby mieć połowę rynku PC, no jeżeli wejdą w komitywę z producentami kart graficznych, najszybciej z Nvidią, bo nie wiem, czy AMD i Intel będą chcieli z nimi współpracować, de facto dawać im paliwo do tego, żeby ten rynek przejmowali, bo w połączeniu z kartami zewnętrznymi, jeżeli chodzi o grafikę, tymi takimi klasycznymi, nie tymi zintegrowanymi w Qualcommach, no to już wtedy jakieś zagrożenie dla tego sektora gamingowego mogłoby się pojawić. Bez tego nie ma szans. W sensie sektor gamingowy jest nie do ruszenia w ciągu tych 5 lat przez grafiki Adreno od Qualcomma, czy ogólnie właśnie z procesorów ARM, tylko właśnie integracja z Nvidią na przykład. I tutaj mamy już zapowiedź współpracy Mediateka i Nvidii, więc to nie jest abstrakcyjny scenariusz, to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Wręcz zdziwiłbym się, jakbyśmy w najbliższym czasie, rok, 2 lata, nie zobaczyli właśnie produktu, który będzie miał w sobie procesor ARM, będzie miał w sobie kartę graficzną Nvidii i jednocześnie będzie śmigał na Windowsie, więc to wydaje mi się bardziej niż pewne i bardzo ciekawe, kuźwa, tego jestem mega ciekawy, ale to na razie hold your horses, to jest coś, co jest tylko i wyłącznie gdzieś jakimś przewidywaniem, które myślę, że się sprawdzi, natomiast nie mamy na podstawie tego żadnych przesłanek. Wtedy wydajność takiego układu połączonego wydaje mi się, że będzie no taka jak wydajność samego układu Nvidii, z racji tego, że już nieraz powtarzałem, że same karty graficzne no coraz mniejszą, procesory coraz mniejszą rolę odgrywają, jeżeli... W ogóle, czy ja jestem, kuźwa, ostry? Powinienem być, dobra, nieistotne. Coraz mniejszą rolę odgrywają w gamingu, więc tutaj już grafika od Nvidii mogłaby bardziej poprężyć muskuły, czy też od AMD albo Intela, bo też taka komitywa mogłaby być możliwa, ale mówię, jeżeli Intel albo AMD by taką współpracę podjęli, no to swój ostatni bastion de facto, który bronią, który jest ich najbezpieczniejszym miejscem, przyczółkiem i w ogóle, czyli gaming, no stałby się mocno naruszony w tym momencie i sami dawaliby to paliwo Qualcommowi. Zobaczymy, czy tak się wydarzy, nie mam zielonego pojęcia, ale jestem tego ciekawy. Więc Adreno na razie słabo w grach, tutaj nawet Apple, wiecie, to są klasyczne procki, czy też klasyczne układy Apple i dopiero ARM-y w tym momencie od Qualcomma, ale podejrzewam, że za niedługo inne firmy ze swoimi ARM-ami mogą zacząć dołączać do rynku komputerów osobistych. Nie wiem, piszcie jaka ta definicja ma być, jak to rozdzielić, jak o tym mówić, to jakieś pomysły, może wymyślimy nową definicję, może właśnie coś takiego określimy. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o streamie Intela, ale teraz Wam to nagrywam, chociaż jeszcze na samym początku to muszę wrzucić, bo przecież jutro prowadzę streama dla Was, jeżeli chodzi o Intela. Bez sensu, skoro mówię, Wy to i tak widzieliście na początku tego filmu, bo to dograłem już po zakończeniu filmu, a teraz mówię o tym, że zapomniałem o tym powiedzieć na samym początku. Trochę bez sensu, nie? Ale tak wyglądają te moje filmy, że nie ma cięć i niektórym się to podoba, niektórym się to nie podoba. Wszystkim niestety nie dogodzimy, no i zobaczymy. Teraz będzie więcej do dogadzania procesorów, bo wchodzą te ARM i jestem ciekawy, jak to sobie poradzi, jestem bardzo ciekawy. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się jutro w kolejnym TechNiusie i na streamie na Discordzie Intela. Pamiętajcie, link macie w opisie, czy też w przypiętym komentarzu pod tym filmem do Discorda Intela i tam jutro na tym Discordzie odbędzie się mój stream, będziemy sobie oceniać zestawy komputerowe i tak dalej, i tak dalej. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj, miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia jutro. Tak, dużo zdrówka, na razie, cześć!